Znajdujemy się w pracowni logistycznej, czyli tutaj kształcą się przede wszystkim logistycy, którzy po tej szkole będą mieli szansę zatrudnienia w Trójmieście, w centrach logistycznych, w magazynach, w portach, i w wielu także innych zawodach mogą pracować również. W tej pracowni również, jeżeli jest taka możliwość, także jest wykorzystywana ta pracownia dla ekonomistów. Jest tutaj oprogramowanie WMS, tak, do zarządzania magazynem, symulacje transportowe, i tym podobne programy. Tak, znajdujemy się w takiej, powiedziałabym, nowej, starej pracowni ekonomicznej. I tutaj właśnie odbywamy zajęcia z teoretycznych zawodowych przedmiotów, tak? Bo są te praktyczne i te teoretyczne. I tutaj uczniowie zdobywają takie szlify właśnie z zakresu i ekonomii, i logistyki, i również dziedziny handlu. Zdobywają tutaj nowe umiejętności, takie właściwie, jak mówimy, twarde i miękkie, ponieważ uczą się merytorycznych umiejętności, tak? Pracują na programach takich księgowych, uczą się rachunkowości, uczą się programów magazynowych, ale również zdobywają te miękkie umiejętności, czyli praca zespołowa, sposoby komunikowania się i później nie mają właśnie też problemów jakby ze zdobyciem pracy. I miło się patrzy, jak później absolwenci siedzą w banku, w ZUS-ie czy w innych firmach i zajmują takie dobre stanowiska.